witam w 890 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Jana Czerkawskiego pod tytułem Badania nad dziejami filozofii a historyzm. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Czy historia filozofii jest jedną z dyscyplin filozoficznych? Czy można ją jeszcze zaliczać do filozofii? Jeżeli się twierdzi, że badania nad dziejami filozofii są filozofowaniem, to chodzi tu o stwierdzenie szczególne, które wymaga uzasadnienia. Czy każde badanie tekstów zawierających problematykę uznaną za filozoficzną należy uznać za czynność z dziedziny filozofii? Ustalenie autora jakiegoś dzieła lub daty jego powstania wymaga zastosowania procedur badawczych właściwych historykowi, a nie filozofowi. Wiele prac publikowanych w czasopismach poświęconych historii filozofii w sposób oczywisty nie ma ścisłego związku z samą filozofią. Czy da się jednak wyodrębnić taki aspekt badań nad dziejami filozofii, dzięki któremu można będzie uznać historię filozofii za dyscyplinę filozoficzną? Czy historyk filozofii może pomóc filozofowi w sprecyzowaniu i rozstrzygnięciu jakiegoś problemu? Myśl współczesna zostawia niewiele miejsca, jeśli w ogóle, argumentacji z autorytetu. Fakt, że jakaś teza była przyjmowana przez Platona, świętego Tomasza Zakwinu, Kanta czy Wittgensteina, nie jest żadnym argumentem, ani za tezą, ani przeciw niej. Znaczące doktryny filozoficzne były najczęściej tworzone przez ludzi dobrze zorientowanych w dorobku naukowym czasów, w których żyli. Współczesne dyskusje filozoficzne prowadzone są często w horyzoncie aktualnej wiedzy naukowej. W jaki sposób rodzi się pytanie, poglądy ludzi, którzy nie mogli znać osiągnięć współczesnej nauki, mogłyby zachować jeszcze jakąś wartość poznawczą? Czy nie należy wobec tego całkowicie zrezygnować z uprawiania tradycyjnie rozumianej historii filozofii jako dyscypliny filozoficznej na rzecz uprawiania historii kultury filozoficznej jako dyscypliny historycznej? Skonstatować należy dwa fakty. Jeden, prawie wszyscy filozofowie w mniejszym lub większym zakresie explicite lub implicite korzystali z dorobku autorów żyjących w przeszłości. Dwa, przynajmniej w pewnych przypadkach dyskurs filozoficzny prowadzony przez kogoś, kto nie zna dziejów filozofii, uderza wprost brakiem profesjonalizmu. Uznani twórcy współczesnej filozofii korzystają często w szerokim zakresie z filozoficznego dziedzictwa przeszłości. Najogólniej mówiąc, różni filozofowie i teoretycy historii filozofii udzielają odmiennych odpowiedzi na temat filozoficzności tej dziedziny. Duże rozbieżności w określaniu historii filozofii i jej relacji do filozofii wskazują na głębokie różnice w poglądach na samą filozofię. Różnice w pojmowaniu filozofii stanowią istotną część dziejów filozofii. W niniejszym artykule nie chodzi o możliwie pełny przegląd i ocenę stanowisk dotyczących relacji między historią filozofii a filozofią. Podjęty zostanie jedynie problem konsekwencji wynikających z przyjmowania historyzmu lub antyhistoryzmu dla dziejopisarstwa filozoficznego. Głównym punktem odniesienia refleksji na ten temat będą poglądy Richarda Rortiego z zakresu teorii historii filozofii. Wyróżnił on cztery sposoby uprawiania historii filozofii, które zostaną przedstawione, a następnie poddane krytycznej ocenie. Rorty, cztery sposoby uprawiania historii filozofii. A. Rekonstrukcje racjonalne. Ten sposób uprawiania historii filozofii jest popularny wśród filozofów analitycznych. Podejmują oni próby racjonalnej rekonstrukcji argumentów przedstawionych przez wielkich filozofów przeszłości. W rozległej twórczości jakiegoś filozofa z przeszłości dostrzega się jedną wspaniałą ideę, której głębię, niedostrzeżoną najczęściej przez tegoż filozofa, wydobywa się w świetle najlepszych aktualnych prac poświęconych danemu zagadnieniu. Filozofowie ci uzyskują status ludzi żyjących współcześnie, z którymi można prowadzić owocną dyskusję. W rekonstrukcjach tych pomijany jest całkowicie historyczny kontekst rekonstruowanych argumentów, dlatego stawia się im zarzut postępowania anachronicznego. B. Rekonstrukcje historyczne. Kontekst, w jakim powstały teksty z przeszłości, jest szczególnie pieczołowicie badany przez historyków filozofii dokonujących rekonstrukcji historycznych. W rekonstrukcjach tych filozofowie z przeszłości prowadzą dialog ze współczesnymi sobie filozofami, ich poglądami
poglądy nie są aktualizowane. C. Historia problemów filozoficznych. Głównym zadaniem, jakie stawia sobie historyk filozofii uprawiający ten rodzaj dziejopisarstwa filozoficznego, jest wydobycie z dziejów filozofii podstawowych problemów filozoficznych. Bardzo ważne są także dociekania nad racjami, które skłoniły danego filozofa do nadania centralnego znaczenia w swej twórczości temu właśnie, a nie innemu problemowi. Kwestia, w jakiej mierze odpowiedzi na wyodrębnione problemy są zgodne z tymi, które podają współcześni filozofowie, jest całkowicie drugorzędna. Badania nad historią problemów filozoficznych prowadzą do ustalenia kanonu autorytetów filozoficznych. Ten trzeci sposób uprawiania historii filozofii, ustalając kanon, syntetyzuje rekonstrukcje racjonalne i historyczne. D. Doksografia. Przykładami doksografii są dzieła, w których rozpoczyna się od omawiania poglądów Talesa lub Kartezjusza i dochodzi do charakterystyki współczesnych filozofów. Są to dzieła zatytułowane najczęściej Historia filozofii, będące podręcznikami dla studentów różnych specjalności. W podręcznikach tych przedstawione są poglądy osób tradycyjnie nazywanych filozofami. Tekstom tych osób stawiane są pytania, całkowicie niezależne od tego, czy pytania te interesują, czy też nie interesują współczesnego czytelnika. Jest to najczęściej lista pytań opracowanych jeszcze w XIX wieku przez neokantystów. U podstaw doksografii leży przekonanie, że filozofia jest kategorią naturalną, która zgłębia te same fundamentalne zagadnienia. Z czterech wyróżnionych sposobów uprawiania historii filozofii, jeden sposób uważa Richard Rorty za zanikający, a mianowicie doksografię. Uznaje natomiast za celowe uprawianie historii filozofii według trzech pozostałych modeli. Rekonstrukcje racjonalne pomagają współczesnemu filozofowi w opracowywaniu problemów, które nam się narzucają. Rekonstrukcje historyczne przypominają nam, że problemy filozoficzne są wytworami historii, ponadczasowymi. Historia problemów filozoficznych wzmacnia nasze przekonanie, że jesteśmy bardziej zaawansowani w rozwiązywaniu problemów filozoficznych niż nasi przodkowie, ponieważ nabyliśmy lepszej świadomości problemów filozoficznie ważnych. Te trzy sposoby uprawiania historii filozofii tworzą według Rortiego dobrą ilustrację heglowskiego modelu dialektycznej triady. Proponowana przez amerykańskiego neopragmatyka historia intelektualna umieszczona została poza tą triadą. Ma ona bowiem stanowić żyzną glebę dla uprawiania historii filozofii. Rorty. Historia intelektualna. Historię intelektualną rozumie Rorty jako kronikę zmiennych opinii wytworzonych przez pisarzy, polityków i duchownych. Pisać historię intelektualną to znaczy opisać zainteresowania intelektualistów w jakimś konkretnym okresie historycznym oraz ukazać rolę tychże intelektualistów w ówczesnym społeczeństwie. Nie musi się ustalać kryteriów pozwalających na rozróżnienie uczonych, poetów i filozofów. Chodzi bowiem o ustalenie ich opinii, a nie przekazywanie nam przez nich wiedzy. W historii intelektualnej, w przeciwieństwie do historii problemów filozoficznych, należy uwzględnić nie tylko tych, którzy zostali uznani za wielkich filozofów, lecz również tych mniejszych filozofów, jeśli wywierali oni istotny wpływ na współczesne sobie społeczeństwo. Nowe opracowania z zakresu historii intelektualnej mają umożliwić permanentną reaktualizację kanonu filozoficznego, ciągłe dostosowanie go do aktualnych potrzeb kultury. Historia intelektualna jednak nie ogranicza się do uwspółcześniania kanonu filozoficznego. Odgrywa ona także rolę dialektyczną wobec historii problemów filozoficznych, taką jaką odgrywa rekonstrukcja historyczna wobec rekonstrukcji racjonalnej. Historia intelektualna, a historia problemów filozoficznych. Poglądy Rortiego skłaniają do postawienia następującego pytania. Czy odrzucenie koncepcji filozofii jako swoistej kategorii naturalnej nie eliminuje z badań nad przeszłością nie tylko doksografii, lecz także historii filozofii jako dyscypliny filozoficznej, a szczególnie historii problemów filozoficznych? Czy historii filozofii nie należy po prostu zastąpić przez historię intelektualną? Historia intelektualna natomiast nie jest dyscypliną filozoficzną, lecz obok historii społecznej, politycznej, ekonomicznej itd. jedną z dziedzin historii kultury. Rorty podkreśla, że wyrażenie problem filozoficzny, podobnie jak termin filozofia, używany jest w sensie opisowym lub wartościującym.
wiążącym. W sensie opisowym odnoszone jest ono nie tylko do zagadnień aktualnie dyskutowanych, lecz także do tych, które były podejmowane przez osobistości historyczne nazywane filozofami. W sensie wartościującym wyrażenie to odnoszone jest do problemów tak ogólnych i ważnych, że powinny one być podejmowane zawsze i wszędzie. Wszak umiłowanie wiedzy jest także poszerzaniem horyzontów i zgłębianiem informacji. Obecnie zdaniem Rorty'ego nikt nie jest już pewny, czy istnieje jakiś związek między opisowym a wartościującym sensem wyrażenia problem filozoficzny. Nikt już nie wie na pewno, czy problemy, nad którymi zastanawiali się wszyscy lub prawie wszyscy wielcy filozofowie przeszłości, są rzeczywiście ważnymi problemami, na przykład zagadnienie powszechników, duszy ciała, wolności woli, zjawiska rzeczywistości, faktu wartości. Wszystkie dyskutowane w przeszłości problemy były uzależnione od zmiennych uwarunkowań dawnych epok. Jeżeli nawet założymy, że istnieją problemy konieczne i ponadczasowe, to nie jesteśmy zdolni do poznania, które z nich są takie rzeczywiście. Problemy, które my uważamy za istotne, są uwarunkowane sytuacją, w jakiej żyjemy. Są one być może postawione trafniej niż te, nad którymi zastanawiali się dawni filozofowie, lecz nigdy nie są z nimi identyczne. Jednocześnie Rorty przeciwstawia się wyeliminowaniu historii problemów filozoficznych z badań na dziejami filozofii. Za główny cel uprawiania historii problemów filozoficznych uznaje ustalenie kanonu. Nie możemy się obejść bez kanonu, ponieważ nie możemy się obejść bez bohaterów. Powinniśmy zatem prowadzić fikcyjny dialog z myślicielami z przeszłości, zachowując przekonanie, że jesteśmy od nich bardziej zaawansowani w stawianiu problemów. W jaki sposób jednak możemy prowadzić nawet fikcyjny dialog z filozofami żyjącymi w dalszej lub bliższej przeszłości oraz mieć poczucie wyższości w stosunku do nich, jeżeli wykluczona zostaje tożsamość problemów filozoficznych, jeżeli uwarunkowania historyczne, pozafilozoficzne, każdorazowo określają sposób rozumienia problemów uznawanych w owym czasie za filozoficzne. Jedność problemów filozoficznych. Na przełomie XIX i XX wieku sformułowano w kręgach neokantystów koncepcję problemowej historii filozofii. Koncepcja ta była jedną z prób przezwyciężenia skrajnego relatywizmu kulturowego. W XX wieku Nikolaj Hartmann propagował pogląd, w myśl którego najwłaściwszą formą dziejopisarstwa filozoficznego jest problemowa historia filozofii. Przeciwstawił się on dziejopisarstwu pojmowanemu jako dzieje systemów filozoficznych. Systemy filozoficzne powstają i przemijają, natomiast trwają i rozwijają się problemy filozoficzne. Zasadniczym zadaniem historyka filozofii jest ukazanie dokonującego się w dziejach filozofii stałego rozwoju problematyki filozoficznej. Koncepcja Hartmana wywołała wiele wątpliwości. Czy rzeczywiście zachodzi tożsamość problemów przy dziejowej rozbieżności i sprzeczności systemów filozoficznych? Czy zwolennicy problemowej historii filozofii nie twierdzą, przynajmniej implicite, że filozofowie zawsze dyskutują nad tymi samymi problemami sformułowanymi we wczesnym okresie dziejów myśli filozoficznej w starożytnej Grecji? José Ortega y Gasset, przeciwstawiając się koncepcji problemowej, twierdził, że dzieje filozofii to dzieje filozofującego człowieka, a każda idea filozoficzna jest nieodłączna od pewnej konkretnej i niepowtarzalnej sytuacji, w której się pojawia, a od której oderwana staje się martwa i abstrakcyjna. Stanowisko to jest wyrazem skrajnego relatywizmu kulturowego. Richard Rorty usiłuje w pewien sposób połączyć koncepcje Hartmana i Ortegi Gasseta. Twierdzi bowiem, że historię problemów należy pojmować jako historię ludzi, którzy formułowali te problemy. Problemy, które także my powinniśmy podejmować. W ten sposób ustalimy nasz własny kanon filozofów, a to znaczy, że napiszemy własną historię problemów. Rorty neguje istnienie jednego uniwersalnego kanonu filozoficznego. Każdy filozof lub każda wspólnota filozoficzna powinien ustalić własny kanon, czyli określić własną tradycję. Ustalenie kanonu jest istotne, ponieważ pozwala ono na dokonanie najpierw rekonstrukcji racjonalnej, a później historycznej poglądów filozofów godnych zainteresowania. Rodzi się pytanie, czy można ustalić jakiś kanon negując jedność i tożsamość problemów? Jeżeli się zakłada, że każdy problem jest historycznie uwarunkowany, to należy mówić raczej o wielu różnych problemach, na przykład wolności, niż o jednym, który ciągle powraca. Ustalenie kanonu filozoficznego, a nie kanonu intelektualnie interesujących tekstów do poczytania, wymaga
wymaga uznania, że istnieje przynajmniej rodzinne podobieństwo między problemami. Posługując się zaś terminologią tradycji arystotelesowskiej, można stwierdzić, że problemy filozoficzne na przestrzeni dziejów nie są te same w sensie jednoznacznym, lecz analogicznym. Przyjęcie jakiegoś rodzaju jedności problemowej jest niezbędne do uprawiania problemowej historii filozofii. Wymaga ono jednak przezwyciężenia skrajnego historyzmu. Nie jest to zaś niezbędne na gruncie historii intelektualnej. Dlatego też trudno uznać ten sposób uprawiania historii za szczególnie żyzną glebę dla uprawiania historii filozofii. Ustalany w ramach historii intelektualnej i ciągle aktualizowany kanon jest kanonem opinii, a nie kanonem uniwersyteckiej filozofii pojmowanej jako wiedza. Relatywizm epistemologiczny, a historia filozofii. Dokonane przez Rortiego rozróżnienie między rekonstrukcją racjonalną i rekonstrukcją historyczną dotyczy uniwersyteckiej dyscypliny zwanej filozofią. Nie są jasne motywy, którymi kieruje się Rorty, uznając wartość trzech sposobów uprawiania historii filozofii, odmawiając zaś wartości filozofii, z której one wyrastają i z którą są integralnie zjednoczone. Pragmatysta, stwierdza Rorty, nie mając jakiejkolwiek epistemologii, a fortiori, nie ma on też epistemologii relatywistycznej. Odcięcie się od zagadnień epistemologicznych i metafizycznych nie oznacza bynajmniej ich unicestwienia. Jest to natomiast dobry przykład filozoficznego myślenia życzeniowego. Wyznania z tej płaszczyzny myślenia należą raczej do biografii niż do doksografii. Stwierdzenie, że dany filozof nie interesuje się epistemologią i metafizyką, mówi nam raczej coś o owym filozofie niż o epistemologii i metafizyce. Doświadczenie historyczno-filozoficzne wskazuje nam, że w dziejach kultury europejskiej fale myśli fundacjonistycznej i antyfundacjonistycznej, metafizycznej i antymetafizycznej dość regularnie następują po sobie, a często także współistnieją. Metafizyka, jak pisze Etienne Gilson, zawsze ostatecznie grzebie swoich grabarzy. Istotna różnica między dwoma wyróżnionymi przez Rortiego rekonstrukcjami ma polegać na tym, że w rekonstrukcjach historycznych dociera się do tego, co chciał powiedzieć dany filozof. Natomiast w rekonstrukcjach racjonalnych chodzi o stwierdzenie prawdy jego wypowiedzi. Filozoficzna refleksja uwzględniająca różne stanowiska z przeszłości, przynajmniej od czasów Arystotelesa, jest jedną z bardzo często stosowanych procedur w uprawianiu filozofii. Analitycy procedurę tę wyakcentowali i w sposób jasny wydzielili spośród innych procedur. Jest to jedna z metod uprawiania filozofii, a nie, jak twierdzi Rorty, historii filozofii. Niełatwo zaś jest wskazać na istotną różnicę między uprawianiem historii i filozofii metodą rekonstrukcji historycznych, a historią intelektualną. Fakt, że rekonstrukcji historycznych dokonuje się wyłącznie w odniesieniu do filozofów, którzy zostali uznani za wielkich, a pomija się pozostałych, nie może, jak sądzę, decydować o istotnej różnicy między tymi koncepcjami. Chodzi tu bowiem wyłącznie o poszerzenie pola badań. Trudno uznać, że Rorty faktycznie przezwyciężył relatywizm epistemologiczny. Podjął on jedynie próbę jego obejścia. Poglądy z zakresu teorii historii filozofii, jakie zaproponował w interesującej nas tu rozprawie, wskazują, że pozostaje on na gruncie skrajnego historyzmu. Na gruncie tym nie jest faktycznie możliwe uprawianie historii filozofii jako dyscypliny filozoficznej. Możliwe zaś jest uprawianie historii intelektualnej, która jest jedną z dziedzin historii i kultury. Przezwyciężenie relatywizmu historycznego i kulturowego. Historyzm najczęściej rozumiany jest jako relatywizm historyczny. W teoriach historii filozofii relatywizm ten odnoszony jest zarówno do historyka filozofii i jego twórczości, jak też do badanych przez historyka filozofów i ich twórczości. Z jednej strony relatywizuje się poglądy historyków filozofii, a z drugiej filozofów. Pierwszy z tych relatywizmów nazwiemy relatywizmem historycznym, drugi zaś relatywizmem kulturowym. Często cytowane jest twierdzenie Hegla: nikt nie może naprawdę wyjść poza swój czas. Czy rzeczywiście historyk filozofii oraz badani przez niego filozofowie nie mogą wykroczyć poza własną epokę, jakąś futurologią? W wypowiedzi Hegla nie chodzi wyłącznie o wyrażenie oczywistej prawdy, że każdy człowiek rodzi się w określonej sytuacji dziejowej i nie może wykroczyć poza tę sytuację i związane z nią uwarunkowania, żeby stać się widzem oglądającym całkowicie z zewnątrz zarówno dzieje myśli ludzkiej, jak i poznawaną przez filozofa rzeczywistość. Mało kto jednak wątpi, że mogą być różne stopnie rozumienia myśli filozoficznej. Wprawny historyk filozofii potrafi odróżnić interpretacje, które pogłębiają rozumienie
rozumienie dzieł filozoficznych od tych, które je wypaczają czy wręcz fałszują. Interpretacje oparte na rzetelnym wysiłku poznawczym od takich, które podporządkowane są niefilozoficznym kryterium. Jeżeli podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, co uznajemy za najbardziej istotne w filozofii Arystotelesa, to odpowiedzi udzielone przez historyków filozofii będą różne. Będą bowiem uzależnione od tego, co dany historyk filozofii uzna za mające istotne znaczenie dla współczesnej myśli filozoficznej. Jednocześnie możemy być świadomi, że sam Arystoteles uważał zgoła coś całkiem innego za najbardziej istotne dla swojej myśli. Inne zaś jego poglądy zostały wyakcentowane w starożytnej szkole perypatetyckiej, a jeszcze inne w średniowiecznej filozofii scholastycznej. I w tym sensie historyk filozofii potrafi wykroczyć poza swoją epokę. Nie znaczy to, że potrafi on ustalić jeden powszechnie obowiązujący kanon interpretacji filozofii Arystotelesa lub jeden zespół kategorii interpretacyjnych. W tym przypadku jednak wielość nie jest wyrazem całkowitej bezradności ludzkiego rozumu, lecz bogactwa wytworów ludzkiego ducha. Wszystkie interpretacje filozofii Arystotelesa możemy uznać za właściwe, jako ujmujące odrębne aspekty wielkiego dzieła tego filozofa. Jeżeli zaś się założy, że istnieje tylko i wyłącznie jedna najwłaściwsza interpretacja, to najprawdopodobniej dojdziemy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie jej poznać. Właśnie ten rodzaj maksymalizmu leży u podstaw zwątpienia i prowadzi do skrajnego relatywizmu historycznego. Umiarkowany relatywizm historyczny można określić mianem perspektywizmu. W myśl tego stanowiska twórczość historyka filozofii jest zawsze uwarunkowana historycznie. Dokonuje się w ściśle określonej sytuacji dziejowej. Jednakże w pewnych granicach historyk może przekroczyć te uwarunkowania i w tym sensie wyjść poza swój czas. Relatywizm kulturowy to pogląd, w myśl którego każdy system filozoficzny jest uwarunkowany historycznie. Jest specyficznym zwierciadłem swego środowiska kulturowego. Żaden filozof nie może wykroczyć poza swoją epokę. Każda filozofia odnosi się do współczesnej filozofowi sytuacji kulturowej. Relatywizm ten wyakcentowuje uwarunkowania myśli filozoficznej przez różne czynniki pozafilozoficzne. W skrajnej wersji uważa filozofię za nikłe odbicie tych czynników. Czynniki te obejmują warunki społeczne, polityczne, ekonomiczne, a także naukę i religię. Niekiedy uwzględnia się również czynniki psychologiczne. Siła relatywizmu kulturowego, jak to wnikliwie zauważa Copplestone, tkwi w tym, że nie może się on odwoływać do bardzo wielu danych historycznych. Że może. Niewątpliwie każdy rzeczywisty system filozoficzny był i jest uwarunkowany historycznie. Dotyczy to w sposób szczególny systemów będących rozległymi światopoglądami. Czy należy wobec tego przyjąć, że filozofowie nie mogą sformułować twierdzeń, których prawda wykraczałaby poza przejściową sytuację dziejową? Czy wszystkie twierdzenia, jakie odnajdujemy w dziełach Arystotelesa, były prawdziwe wyłącznie w odniesieniu do starożytnych Greków? Uwarunkowania pozafilozoficzne są niewątpliwie wielce pomocne w analizach poglądów filozoficznych, lecz ostatecznie to nie one decydują o istotnej treści i znaczeniu tych poglądów. Uwarunkowania te nie wyjaśnią nam na przykład próby wykazania przez Kanta absolutnego charakteru norm moralnych. Filozofowie bardzo często prowadzą dialog z przeszłością, ponad czasem. Dzieła klasyków filozofii są pełne odniesień, explicite lub implicite, do filozoficznej przeszłości. Już sam fakt istnienia takiego dialogu wskazuje, że dzieje filozofii nie są tylko nikłym odbiciem uwarunkowań pozafilozoficznych oraz że istnieje pewna jedność problemów filozoficznych. Jedność ta jest warunkiem sine qua non istnienia takiego dialogu. To właśnie filozofowie często dokonują rekonstrukcji racjonalnych, sięgając do przeszłości, aby szukać w niej argumentów na uzasadnienie jakiejś tezy, którą uznają za cząstkę swego stanowiska. W ten sposób dzieła wielkich twórców wykraczają poza swój czas. Wskazują nam one również na niebezpieczeństwo pominięcia tego, co w danej myśli jest oryginalne, filozoficznie najbardziej istotne, a zwracania uwagi na mniej lub bardziej ważne uwarunkowania pozafilozoficzne. Dotykamy w ten sposób problemu filozofia perennis, która nie stanowi zapewne dającego się ściśle określić zespołu tez. Konstytuują ją zarówno dziejowo pojawiające się problemy filozoficzne, jak i sposoby argumentacji oraz artykulacji tez filozoficznych. W perspektywie skrajnego relatywizmu kulturowego historyczne badania doktryn filozoficznych nie mają żadnego znaczenia ściśle filozoficznego. Mogą one być interesujące poznawczo wyłącznie z punktu widzenia historycznego, ściślej historii kultury. Celem badań historycznych
historyczno-filozoficznych w myśl tej koncepcji jest opracowanie historii i kultury filozoficznej, która obok historii literatury, sztuki, muzyki itd. stanowi integralną część ogólnej historii kultury. Dzieła filozofów żyjących w przeszłości nie są wyłącznie wypełnione zbiorami pozaczasowych idei i argumentów. Są one tekstami powstałymi w ściśle określonym czasie historycznym. Uznanie samej filozofii za historyczną nie musi jednak prowadzić do relatywistycznego sceptycyzmu, do przekreślania różnicy pomiędzy prawdą a fałszem oraz mniemaniem a poznaniem. Innymi słowy, umiarkowany relatywizm kulturowy nie oznacza akceptacji relatywistycznej teorii prawdy. Skłania natomiast do ponownego przemyślenia ugruntowanego w tradycji zagadnienia różnicy pomiędzy poznaniem prawdziwym a poznaniem adekwatnym. Fakt, że nasze poznanie nigdy nie jest poznaniem adekwatnym, podkreślał to zarówno święty Tomasz Zakwinu, jak i Kartezjusz, nie musi wcale implikować relatywistycznej teorii prawdy. Uadekwatnienie poznania winno stanowić swoistą ideę regulatywną badań filozoficznych i historyczno-filozoficznych. Historyk filozofii winien także nabyć świadomości, że dzieła filozofów należy interpretować wciąż na nowo, a żadne nowe ich odczytanie nie jest ostateczne. Jest odczytaniem z jednego z możliwych punktów widzenia. Każde pokolenie historyków filozofii powinno ujmować dzieje filozofii w tych aspektach, które są szczególnie ważne dla czasów, w których żyją. Studiując myśl współczesną, nie potrafimy ściśle określić, które tendencje okażą się trwałe, zaktualizują się, a które szybko przeminą. Badając przeszłość, możemy określić zmiany i ciągłość centralnych problemów filozoficznych. I chociaż nie potrafimy poznać uniwersalnych praw rządzących dziejowym myśleniem filozoficznym, to jednak potrafimy odkryć pewne tendencje rozwojowe i regularności. Wymaga to od historyków filozofii ustalenia coraz to bardziej precyzyjnych kategorii interpretacyjnych. Badania nad dziejami filozofii ukazują nam ciągłość i zmienność doświadczeń filozoficznych. To, co nowe, nie musi unieważniać tego, co tradycyjne. Może je dopełniać i modyfikować. Doświadczenia filozoficzne wyrastają na gruncie różnych uwarunkowań pozafilozoficznych, lecz transcendują te uwarunkowania ku temu, co istotnie filozoficzne. W pierwszej połowie XIX wieku historia filozofii została uznana za sam rdzeń badań filozoficznych. Hegel, Kuzin. Sądzono, że w dziejach filozofii można odnaleźć filozofię, która stanowi zwieńczenie tych dziejów. Niewielu zapewne współczesnych filozofów podziela optymizm, dzięki któremu historia filozofii uzyskuje uprzywilejowaną pozycję w filozofii. Nie znaczy to jednak, że odrzucenie maksymalistycznych roszczeń musi prowadzić do całkowitej negacji znaczenia historii filozofii dla filozofii, do zredukowania jej do historii kultury. Przezwyciężenie skrajnego relatywizmu historycznego i kulturowego stwarza podstawę do uprawiania historii filozofii jako dyscypliny filozoficznej. Należy wyróżnić kilka płaszczyzn badań historyczno-filozoficznych. Badania na płaszczyźnie historii literatury filozoficznej oraz historii poszczególnych doktryn filozoficznych stanowią podstawę do uprawiania zarówno historii kultury filozoficznej, jak i filozoficznej historii filozofii. W tej ostatniej, jako dyscyplinie filozoficznej, przeprowadza się analizy dziejów problemów filozoficznych, w ich zmienności i trwałości. Filozoficzna historia filozofii odsłania nam dzieje filozofii jako zespół specyficznych doświadczeń filozoficznych, dzięki którym przeszłość przestaje być wyłącznie cmentarzyskiem myśli ludzkiej. Uświadamia nam ona, jaki potencjał sensu kryje się w twórczości klasyków filozofii. Potencjał, który należy wykorzystać w badaniach filozoficznych. Bardzo dziękuję.